45 sekund na temat, dwa razy po 30. Każdy ma swój temat. Milu, temat dla ciebie to prawdziwi MC. Dobra, wow, 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 wow. Lecimy, Gdańsk, łapy, to już półfinał, więc lecimy. Prawdziwy MC. Wow, wow, wow. Dobra, wow, 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 wow. Ja jestem tutaj MC i to jest chore, bo będę masterem ceremonii pogrzebowej. I to jest proste, jak wchodzę, to jest szczere. On myślał, że Edyta Górniak jest kurwa fałszerzem. I to jest proste ze sceny, bo fałszujesz tu bardziej niż kurwa ta Edzia w Korei. A kiedy wchodzę, to jest to ziomal. Ładniej wyglądasz plecami, The Voice of Poland. Gram na wersach, jak muflon, mam talent, którego nie potwierdza foremniak. I to jest proste, gram tu wersy. On myślał, że Joanna Krupa nagrała So Amazing. I to jest chore, wygrasz jak Joanna, kurwa, założy sobie tu futro z torek. I to jest ziomy rap, twojego skillu na górę nie zagoni nawet Danka z miodowych lat. Więc i to są czasy, a kiedy wchodzę, no to brak ci kurwa tutaj klasy. Zmiana. Jemu brak klasy, twoja niunia jak norek, na wejściu klęka do kiełbasy. Zmiana, Bober, twój temat to guzy jak karkonosze. Dobra, 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 dobra. Bo kiedy wchodzę, to wiesz, że to jest tu ziomek chore. Guzy, bo na tej scenie kurwa jesteś nowotworem. Prawdziwi MC, tak tu daje rap na bitach. Jesteś MC, tak. Mała cipa i kiedy wejdę, wiesz, to jest konkret i to jest proste, a Bober tutaj pokazuje formę, czuję się jak Bonson i tak to zmieniam. Prawdziwi MC poza mną, ich tu nie ma i kurwa tak, jadę i to jest dobre z rapem, bo kiedy wbijam, jestem tu jak Bonson i Matek, mówiłeś o Norku, sprawdzaj opcja grana. Tobie Norek w telewizji, kurwa, zmienia kanał i to jest proste, jadę sobie tutaj nieźle, a kiedy wejdę, jestem prezydentem. Obracanie się w Voice of Poland, sprawdzaj w rapach. Voice of Poland, bo twoją nionię zawsze obracam. Pięć. I kurwa, sprawdzaj do bólu, twoja niunia jak Bośniak, bo się ze mną zamknęła w pokoju. Zmiana, dwa razy po 30. Dobra, 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 dobra. On jest wielką cipą, jadę ziomek. Wstrzyk sobie botok z wargi zromowe. I to jest proste, gram tu ziom nabity. I kurwa Milu to elity, ja nią nie obracam. Piłkarzyki, to jest proste. Ja sprawdzaj luz, a kiedy wchodzę, wykładam tu karty na stół. Jaki nowotwór, mam rozminy. Dla takich cipek na scenie zawsze jestem złośliwy. I to jak geografia, twoja choroba wraca, ma zwrotnik raka. I to jest proste, wijam tutaj pięć. Bracie, kto wygrywa? Milu, no raczej. I to jest proste, i wijam sprawdzę ziomuś. Zmiana. Bierz gołąbka pokoju. Bober. Dobra, 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 dobra. Wygrywasz raczej, jedę tutaj w rapsach, to jest jak hi-fi, nie wygrasz nawet jak przyjdzie cała banda. Tak, i wiesz, że kiedy wchodzę ziombel, to wchodzi Bober, pokazuje formę. Było o Bonsonie, to wiesz, tak to ziom ujmę, bo nie wygrasz nawet jak wyjdziesz rok później. I tak, jadę, wiesz, że to jest tutaj niezłe, wchodzi Bober, jest tutaj na pętli prezydentem i tak. Jadę ciebie, tu cię strzelam, głos masz w sumie kurwa podobny do Pejtera. Dobra, 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 dobra. A kiedy wejdę, to tak to ujmę, tak to w sumie. Brzmisz kurwa jak Pejter na autotunie. Zmiana. Milu. Moja ekipa, jesteś głupią pałą. Zawsze by ci chętnie wpierdolali, jak Salwador. A kiedy wchodzę, no to cisnę tu, stary. Jesteś głupi, to ekipa z Warszawy. Mam rozminę, ten debil w mięsnym kupował ewendlinę. I to jest proste, i mam tu rację. Bądź jak Wojtuś, zrobię ci skaryfikację. I to jest proste, kiedy wchodzę na scenach jak Bonson, wygrywam rok później i teraz. I to jest, jadę tu w rapsach. To nie Bonson, ale nie ma po matkach. I to jest proste, właśnie jadę, mam rozminę. Ojciec chrzestny, bo nie ma po rodzinie. Zmiana, ostatnia odpowiedź, Bober. Okej, 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 dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, okej, 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 jeszcze raz beat, kurwa, okej. Okej, 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 okej. Kiedy wchodzę, to wiesz, że tak się tu w ten beat strzelę. Jestem żołnierzem, zaraz cię tutaj pizdo zastrzelę. Jestem żołnierzem, sprawdzaj opcja kula. Nawet jak przyjdziesz z pistoletem, to stąd wyjdziesz o kulach. I tak, wiesz, że kiedy wejdę ziombel, to wchodzi Bober, zawsze to jest proste. Jestem żołnierzem i rzucę to na prędce. Nie wygrasz w Gdańsku, może spróbuj w hełmie. Tak, i to jest proste,
jadę tutaj, bo kiedy wchodzi bober, wiesz, że wbija tutaj z buta i tak. W sumie to jest kurwa proste, gdzie Filipek nie może, tam Mila pośle. Okej. Pierwsza walka półfinałowa za nami, Bober kontra Milu. Czy uważacie, że miejsce w finale dzisiejszej bitwy powinien mieć Milu? Czy może Bober? A co na to jury? Powiem wam tak, nie? No, trochę mordercza była ta walka. Ja mam swojego faworyta, ale robimy dogrywkę. Z bitem, bez bitu? Bez bitu, bez tematu, punchline'y, wydrapywanie oczu. 4 wersy, zmiana kolejności, więc Bober, a cappella, 4 razy 4 wersy. Jedziesz. Raz. Okej. Ty jesteś Milu i wleci punchline chory. Jestem 7 razy lepszy, więc jestem raperem 7-milowym. I tak, cisnę kurwa tutaj z łakiem, bo jesteś groźny jak pierdolony Kubuś Puchatek. Wow. Twoja niunia jest tania dziwko, jak Ronaldo, za siódemkę zrobi wszystko. Macie głupią dziwkę, założył fanpage, bo raz wygrał z Filipkiem. I kurwa tak, sprawdź jak cię cisnę zjebie. No przynajmniej raz więcej od ciebie. I tak, w sumie lecę na spontanach, jak założyć fanpage, to ci nawet nie polajkuje mama. Macie świeżego rapera i opcja znana, to świeża Nawika, a twoja stara. Kubuś Puchatek i Filipek i daję słowo, bo jak ci robił kurwa w łóżku, to było lodzio miodzio. Dobra. Okej. Ty ciągle nawijasz o seksie. Mam rozkminy. To jest syndrom od Filipka, ten braku dziewczyny. I Kubuś Puchatek, sprawdzaj to tuku, bo jak ja nawijam, to jest miód dla ich usu. Braku dziewczyny, jadę kurwo. Po tej walce widzę, że mamy wspólną. A ty i Bit to świetny związek. Daję braga. Ty i Bit to świetna para. Olimpiada. Ostatnie odpowiedzi. Mówiłeś o piłce nożnej, no to jestem w cuty. Jesteś jak lewy, to twoje ostatnie minuty. Każdy twój punchline to on myślał. Rzucam rozkminy. Ja myślałem i tym się różnimy. Ostatnia odpowiedź, Milu. Dobrze. Wow. Mówisz o... Jasne, zacząłeś o tej swojej piłce, to dobrze wiecie, że kurwa jego żyły prowadzą doping na żylecie. To jest zwykła panienka, gram na trakach, jak Duszan, zawsze sika na kuciaka. Yeah. Okej, krwawych walk ciąg dalszy. Czy uważacie się w dogrywce i tylko dogrywce? Lepszy był Bober? Czy może Milu? A co na to jury? No to mógłby być finał tak naprawdę, no ale przychodzi Bober. Bober wygrywa tę walkę!